prostu dostaję kurwa w pierdol i koniec. I nie mam morału. Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony Kina. Słuchajcie, nagrywam tak tego vloga, bo w sumie po drodze nie nagrywam, bo stwierdziłam, że sobie wolę posłuchać muzyki. Dobrze, z tej miary, dobrze, dobra. Już jestem na parkingu pod firmą, za jakieś parę minutek będę się musiała stąd zebrać i iść na górę, natomiast stwierdziłam, że sobie najpierw do was pogadam. I w ogóle mam do was pytanie takie na wejściu. Czy też tak, kurde, czasem macie, że po prostu wszystko jest okej, niby nic się takiego nie dzieje, a wam po prostu robi się w momencie smutno? Bo ja tak na przykład wczoraj miałam, siedziałam na szkoleniu, ogólnie był jaja, jeszcze się pan dyrektor, w ogóle pan dyrektor się ze mnie robił jaja. Przyszedł na korytarzu, no i się tam gada, no i się pyta, ktoś tam kiedy egzamin, no ja mówię, że w ten piątek. Nie wygląda na przygotowaną mnie. Kurwa, dzięki. Ogólnie mieliśmy polew i szkolenie takie w miarę spoko. Ale no po prostu w pewnym momencie morale mi padło totalnie. Jakoś tak, nie wiem, no kurwa, w momencie mnie zmasakrowało. Praktycznie świeczki w oczach. Siedziałam na tym szkoleniu, przymulałam, już po prostu kurwa chciałam jak najszybciej iść do domu. Że tam jakiś film oglądaliśmy, to kurwa myślałam, że tam zejdę. Naprawdę mi się nic nie chciało, morale totalnie, totalnie opadły. Mówię, no lipa, nie? Po prostu kurwa lipa. I to taka totalna, i mi się to nie podoba. I wybaczcie w ogóle gumę. Wracałam tak wczoraj do domu i nawet mi kurde muzyka nie pomagała. No po prostu byłam tak przypana, że szok. No spoko, pojechałam sobie jeszcze na zakupy. Wróciłam do domu. Zrobiliśmy tego live'a z Batmana, tam się trochę humor poprawił. No to oczywiście Twitch przyssał. Znaczy, dobra, nie ukrywam, chyba ja przyssałam, bo się okazało, że tam teraz na Twitchu trzeba coś klikać automatycznie. Jak ja streamowałam na starym koncie, to po prostu miałam kliknięte i w ogóle o tym zapomniałam, dlatego mi się, bardzo możliwe, że dlatego mi się właśnie nie zapisywało w ogóle live'y. Więc jest lipa pod tym względem straszna i strasznie się wkurzyłam. Ale później jakoś tak się trochę uspokoiło. Miałam ochotę nagrać Simsy, więc Simsy na sobotę już nagrałam, będzie impreza. Zobaczycie, co się w ogóle w Simsach pozmieniało, bo w Simsach pozmieniało się sporo od tego odcinka. Także ci, którzy mnie lajkują na Facebooku, już mniej więcej wiedzą, co tam się pozmieniało. No. Jakoś tak troszkę mi na tych Simsach się humor poprawił, po czym miałam rozmowę z Balinkiem. Balin był moim tutaj testowym odbiorcą ubezpieczeń. Mogłam sobie na nim poćwiczyć prezentację. Bardzo, bardzo mnie cieszyło to, że mam takiego Balinka, na którym sobie mogę ćwiczyć. Super sprawa. I tu mi się już humor tak dość fest poprawił. Później w ogóle się zgadałam z Kolorowo, żebyśmy... Że w ogóle, że tak siedzieliśmy, słuchajcie, tak w sumie na spontana wyszło, nie? Bo ja mam taki humor ciulowaty, to zazwyczaj piszę do Daniela. No i słuchajcie, no i coś tam mówię, a byśmy pogadali, nie? No to gdzie? No gdzie chcesz? No to Skype. Stru na Skype'a. Ja sobie gdzieś tam grałam w WoWa, słuchajcie, gadaliśmy ze sobą ponad 2 godziny. I tak się, kurczę, fajnie wyluzowałam, że już mi wieczorem było spoko. Dzisiaj w ogóle musiałam wstać na basen. Oczywiście zastałam dopiero gdzieś w okolicach pierwszej. Wstałam o 6, więc nie mam opcji, żeby kina się wyspała w 5 godzin. I że tak w ogóle... Ja dzisiaj miałam szkolenie na 11, nie? I wróciłam z tego basenu tam przed 9. Jeszcze w ogóle moja ciocia dzisiaj z nami była. W ogóle słuchajcie, jakie jaja, nie? Pływamy. Na basenie byłam ja, Justyna, moja ciocia i jeszcze jedna kobita, nie? I to było wsio. I cały basen, każda miała tor dla siebie, nie? Tam myśmy z tą kobitą, w sumie są blondyną taką. Nawet. Miały 3 tory. Także lajcikowo. No i słuchajcie, tak pływamy. Ja mówię, no to dzisiaj sobie trochę pocisnę, żeby sobie tak jeszcze humor poprawić. No i tak pływam. A ja miałam początek sobie tu na pleckach, tu coś tam, nie? No i ciocia do mnie krzyczy 2 tory dalej. No ile przepłynęłaś? Ja mówię, 8. No co ciocia, to ja 10. Ale jak to, kurwa, że ja cały czas pływam, a ciotka tu se stanie, tu coś tam. Mówię, ciocia, ale ty mówisz o basenach czy o długościach? Bo ja mówię o basenach, a ty chyba o długościach. A ciocia, a, no tak, no to 5. Uff, kurwa. Ale dostałam taki normalnie takie ciśnienie, że
W sumie dzisiaj 24 basany przepłynęłam. Może to nie jest jeszcze nie wiadomo jak ile. Natomiast myślę, że jak na jakieś tam pół godzinki, to całkiem spoko. Także, no zresztą też sobie trochę na chillu pływam, ja nie chcę obciążyć się za bardzo ręki, ani nie chcę mieć problemów z nogami, także też się staram ich nie obciążać, więc tam jakoś nie wiadomo jak nie cisnę, no ale tak pływam, wiecie. Nie, że kurwa przypłynę kawałek przystanek. Tylko co najmniej dwa baseny muszę zrobić, żeby sobie stanąć na pół minuty, nie? Ot takie moje widzimisię, nie? Także pod tym względem spoko. Ja powiem wam, że wróciłam do domu i znowu zaczęłam przymulać, nie? Już w ogóle chciałam iść spać i nie ukrywam, że bardzo chętnie mulała dzisiejsze szkolenie. Ale kurde, są rzeczy, które mnie interesują, więc kurwa. Wstaję, idę. Trochę się martwię, że dzisiaj znowu będzie tak jak... Wczoraj tu siedzieliśmy po prostu do ostatniej minuty przed drugą. No myślałam, że kurwa tam pierdolca dostanę, naprawdę. Nie raz, że siedziałam tak zdołowana, to jeszcze ci ciągnęli, to po prostu ciągnął ten prowadzący. I niestety tylko szkolenie. Ja może niestety. Kurwa, nie. Miałam wziąć ze sobą dzisiaj laptopa, oczywiście go zapomniałam. To czy miałam go wziąć ze sobą wczoraj? Go wczoraj miałam, tylko nie poszłam do pani menadżer. Mam nadzieję, że dzisiaj mnie nie będzie ścigać. No kurwa. Nie, nie chce mi się. Szczerze, najgorzej jest złapać taką demotywację, nie? I to jest pod tym względem masakryczne, bo mnie się nie chce. Ja wiem, że ja teraz... Nie wiem, może to też jest jakiś tam stres związany z egzaminem. To znaczy wszyscy się śmieją z tego stresu przed egzaminem. Natomiast kurczę... No faktem, jakby tego egzaminu nie zdać, no to raczej słabo. Także no, zobaczymy, tak? Ja te e-learningi, widzicie, pozdawałam wcześniej, już wielu rzeczy nie pamiętam. Czyli ja to oczywiście na bieżąco coś tam sobie odświeżamy i powtarzamy, nie? No ale... Nie wiem jak to będzie. Także tu się troszkę, nie ukrywam, martwię. Dobra, słuchajcie, ja się zacznę zbierać. Znaczy z wami się zacznę zbierać. O, super, koleś, idą do szkoły, a ja sobie stoję i gadam do kamery. Też można. Zresztą, kto by się przejmował w dzisiejszych czasach, że ktoś gada do kamery? Widzicie mnie. No tak średnio, ale... Muszę sobie zgarnąć rzeczy za uchem. Zamknięte już, a powiem wam, że mam schizę, to skręcam, tak zwracam uwagę, czy mi się te drzwi nie otwierają teraz. Okularki sobie trzeba zapodać, spodnie lekko podciągnąć, z tyłka zjeżdżają. Samochód zamknęłam. Kluczyki z rów. Dobra. No i właśnie dzisiaj przyjechałam tak wcześniej, ze względu na to, że... Sorry. Ze względu na to, że mówię, jak posiedzę dłużej w domu, to zasnę gwarantowanie, nie? Jeszcze obcinałam kotom paznokcie. W sensie pazurki. Kurwa, paznokcie. No, obcinałam kociakom pazurki i jak ja im obcinam paznokcie, to pazurki. Wróć pazurki. Fajnie, że kobieta zwolniła, bo idę i gadam do kamery. No, za spoko. No, obcinałam te pazurki i jak im obcinam pazury, to ja leżę z nimi na łóżku, tak? Gdy im obcinam te pazurki, dam smakołyka, którego zawsze dostają po tym, jak im te pazurki obcinam, to tak... Nie róbcie, tak? No nie mam po drodze kosza. A tam była kratka. To tak mówię, no przecież kurwa, ja tu zaraz zasnę, nie? Nie wyczymię. Jeszcze kurde, dzisiaj taka ładna pogoda. A tu na szkolenie, człowieku, zasuwaj. Nie ma przebacz. Powiem wam, że jak się patrzę na te fury tutaj, pod tymi bankami, pod Allianzem, kurwa, fajnie by mieć było taką. No ale cóż, punciakiem też nie gardzę. Bardzo lubię moje punto. Bo jest moim puntem. Jest czarną szczałą. O Boże. Nie chce mi się, kurwa. Ktoś idzie za mnie na to szkolenie? Może jacyś chętni? Tak, 3, 2, 1, łapki w górę mile widziane. Kto chętny na szkolenie? Także no, ten tego.
jest ciekawie. Dobra, myślę, jak i kończę, bo muszę tam wejść. Muszę, a jakże by inaczej. Naprawdę robię to dzisiaj niechętnie. Pomimo tego, że zazwyczaj robię to chętnie, to dzisiaj jakoś tak niechętnie. Dobra. Cyk-myk, przycisk magiczny. Okularki do góry. O Boże. Dobra, myślaki, nie przedłużając. Komentujcie, subskrybujcie, łap. Postawię do łapki w górę. Niewidziane. Piętro trzecie. Pozdrawiam Was, kina. Trzymajcie się i cześć. Proszę bardzo, za 6 druga, przy okazji macie moje stany licznika, ilość benzyny i tak dalej. Dzisiaj było lepiej. Dzisiaj było lepiej, aczkolwiek spadek morale dalej jest, więc jutro mam specjalnie rano przyjechać na rozmowę z motywacyjną z panią menadżer, więc spoko. No i w piąteczek egzamin, ale myślę, że jest szansa, że zdam, więc spoko. Więc co, jadę do domu, z wami już się żegnam, więc się już z wami, że tak powiem, formułki swojej pitolic nie będę. Przyjadę wam, to zmontuję pewnie o 6, to zobaczycie. Także trzymajcie się i cześć! Don't waste your time, 'cause you will never win.